Witam, przedstawiam torbę podsiedłową Vought Trail Saddle o pojemności 12 litrów. Firma Vought specjalizuje się w produkcji akcesoriów sportowych, a szczególnie odzieży i sprzętu bagażowego, jak plecaki, torby, sakwy i walizki. Ich produkty nie należą do tanich, więc moje oczekiwania są naprawdę wysokie. I rzeczywiście, sakwa wygląda bardzo dobrze. Szwy są proste, klamry i paski mocujące ją do sztycy to jedna część, jedynie języczek jest metalowy. Prezentują się super solidnie, a ich zapinanie nie stanowi żadnego problemu. Stelaż trzyma swój kształt dzięki wszytemu idącemu wzdłuż stalowemu usztywnieniu. Nie widzę tu żadnych niedociągnięć, do których mógłbym się przyczepić. Wszystko jest ładne, równe i wykonane jak należy. Sama torba również prezentuje się świetnie. Jest nieprzemakalna dzięki powłoce EcoFinish i wykonano ją z mocnego, zgrzewanego brezentu. Worek ma 35 cm szerokości i 60 długości, a dzięki zwijanemu końcowi zamykanemu na klamrę mamy pewność, że wnętrze worka zawsze będzie suche. Cały zestaw, mimo swojej dużej pojemności, jest dość lekki i waży niewiele ponad 350 gramów. Jeśli nie jesteś fanem czarnego, chcesz się trochę wyróżnić i być bardziej widoczny, to jest jeszcze wersja z jasnozieloną torbą. Ostatnio wypuszczono też jej nową, drugą generację z całkowicie innym stelażem i pojemnością pomniejszoną do 10 litrów. Oczywiście sakwa nie jest przeznaczona do używania ze sztycami karbonowymi. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia, jak Vought zniesie długotrwałe użytkowanie, gdyż bikepacking to zupełnie nie moja bajka. Ale sama jakość wykonania sakwy świadczy o niej naprawdę dobrze. W celach demonstracyjnych wsadziłem w nią moją długą, zimową kurtkę w rozmiarze XL i jak widać, jeszcze coś by się do niej upchnęło. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!